chyba pierwszy raz, kiedy mogę spokojnie wziąć do ręki ten rękopis, że tak powiem. Jest to bardzo ciekawa rzecz, gdyż to mnie bardzo interesuje. Ze względu na obowiązki, prawidła społeczeństwa. No właśnie, bo mam wrażenie, że my ostatnio bardzo często mówimy o słowie konstytucja, ale tak naprawdę do końca nie wiemy, co tam się w środku znajduje. Dokładnie. I teraz tak sobie myślę, że sobie usiądę na spokojnie, przeczytam, no i w swojej pracy będę, że tak powiem, reaktywować konstytucję. Jak dzisiaj świętowanie, jak zabawa, jak się wam podoba dzisiaj? Bardzo fajnie. A co wiesz o symbolach naszych narodowych i o dzisiejszym święcie? No dzisiaj jest święto Konstytucji 3 maja. A uczyłeś się już w szkole o tym święcie, o tej Konstytucji, co to oznacza? Tak, robię o niej prezentację na historię. O, i to powiedz nam troszkę o tym, to fajna rzecz. No ogólnie została uchwalona jako pierwsza w Europie i druga na świecie. Po prostu w czasach takich trudnych, bo później zabory. Widzę, że młodzież bardzo wyedukowana. To chyba ważne takie, że wspólnie razem się spotykamy i świętujemy w takim momencie. Tak, to jest wyjątkowy dzień, który właśnie w ten sposób wspólnie świętujemy i pamiętamy o tym dniu, o wolności, o której no, chcieliśmy o nią walczyć, tak? Bo po konstytucji była insurekcja kościuszkowska, no ale niestety później był trzeci zabór, ale była później niepodległość, była pierwsza wojna, druga wojna i mamy znowuż wolność. A jak samo święto, to dobrze chyba, że mamy wreszcie święta radości. Tak, zgadza się. Świętujemy, jesteśmy uśmiechnięci i zadowoleni z tego, co teraz mamy z wolnego kraju. Piknik współczesny, ale historia nam się kłania, zwłaszcza, że zacne postaci nam tutaj do Opola przyjechały. Waszmości, przedstawcie się Opolanom. Hugo Kołłątaj. Stanisław Małachowski. Panowie, z Konstytucją wyście związani bardzo, zacz. Jak to te czasy wyglądały z perspektywy teraz i co tym współczesnym teraz powiedzieć o czasach ówczesnych? Co można powiedzieć? Na przykład tyle, że przez ostatnie lata naprawdę mogliśmy się cieszyć tym, w jak spokojnych czasach żyjemy, niestety aż do teraz, bo czasy podpisywania Konstytucji 3 maja, to wiemy, że co chwilę się działo, tak? Ale całe szczęście wywalczyliśmy, co wywalczyliśmy i możemy wspominać. Pomimo tego, że wiadomo, jak z Konstytucją 3 maja się skończyło, to tak czy siak w sercach Polaków została jako ta pierwsza i dla nas najważniejsza. Myślę, że powinno się kłaść większy nacisk na edukację historyczną, nie tylko w szkołach, ale i już w przedszkolach, żeby od najmłodszych lat tą patriotyzm w sercach rozpalać. Myślę, że jako społeczeństwo mamy coraz to większą świadomość ważności. Oczywiście z jednej strony są sytuacje i ludzie, którzy wykorzystują to słowo, jak wykorzystują i przywiązują do niego wartość nie do końca taką, jaką byśmy chcieli, ale z drugiej strony są zawsze ci, dla których jest naprawdę wartość sama w sobie i o tą wolność powinniśmy walczyć. Jesteśmy no, zdziwieni taką ilością ludzi, że tyle osób przyszło do nas w tym momencie, kiedy jest taka piękna pogoda. Myśleliśmy, że większość pojedzie nad morze, nad las, do lasów, nad jeziora, a przyszli tutaj do nas. 2 lata przez pandemię i przez sytuację, jaka nastąpiła, mamy tą możliwość, że ci ludzie mogli wreszcie spotkać się wspólnie razem na tym święcie, szczególnie na tym święcie. Staraliśmy się jak mogliśmy, więc scena pełna i zespoły taneczne, i orkiestry, i potem będzie coś rockowego dla tych młodszych, ale dla starszych też, także same atrakcje cały czas się dzieje. Całe województwo artystycznie też tutaj w Opolu występuje. Z Kędzierzyna Koźla przyjechał zespół Komes, z Komorna przyjechał wspaniały zespół folklorystyczny, z Dobrzenia przyjechała do nas orkiestra i Mażeretki wspaniałe. No i nasi tutaj na miejscu, nasi artyści, którzy wystąpili przy inscenizacjach. Cały czas rozdawane są chorągiewki, wiatraczki, biało-czerwone oczywiście. Można robić sobie, dzieci mogą robić sobie butony patriotyczne i wiele innych akcentów patriotycznych. Tradycja przy święcie narodowym
Jak najbardziej patriotyzm, grochówka bardzo dobrze się kojarzy. Jeść taką grochóweczkę na pewno jest pyszna. A kultywują Państwo takie właśnie tradycje narodowe, uświętowanie tego 3 maja? Jak tylko dziecko pozwala, spacer, słońce, jak najbardziej. Biało-czerwone barwy, zawsze przywiązanie do końca. Czy przekazujemy te tradycje właśnie związane z naszą historią, z naszą konstytucją? Jak najbardziej. Swoim dzieciom, wnukom już, tak żeby wiedzieli, co to jest w ogóle święto 3 maja. Święto, chyba święto radości, co widać dzisiaj w Opolu. No na pewno. Pogoda temu sprzyja, jest pięknie po prostu. Organizacja jest na 6. Jak wrażenia? Myślę, że w dzisiejszym świecie, gdzie jest bardzo dużo stresu, takie pozytywne święta narodowe trzeba tym bardziej kultywować i świętować, bo to też jest jakiś rodzaj odskoczni w tym niebezpiecznym coraz bardziej świecie.